zaczął z górnego C. Zobaczymy, czy utrzyma ten diapazon, wysoki diapazon, na który się wspiął Rafał Sząbierski. Krystian Pieszczek, średnia w sezonie 2015-1.18, w tym roku 1.55, no ale średnio jako rezerwa zwykła także ważne punkty dowozi. Zobaczymy, czy wystąpi jako rezerwa zwykła. Na razie jedzie w swoim regulaminowym biegu. Protasiewicz, Sząbierski, Pieszczek i Anton. No i Krystian Pieszczek, doskonały start pod... Ajajajajajajaj, doskonały start pod taśmy, kończąc zdanie. Upadł Rafał Sząbierski, nam dostał się w kleszcze między dwóch zawodników. Protasiewicza i Pieszczka. Tak, no, ciekawa sytuacja. Na razie leży Rafał Sząbierski. No, tylko nic tam poważnego się nie stało, jeśli chodzi o Rafała Sząbierskiego. Czasami takie przypadki, które nie wyglądają złowieszczo, no, mogą się źle skończyć. Akurat tutaj był taki, no, bardzo brzydkie wejście między dwóch zawodników. Zamknięcie drogi dojazdowej, zobaczmy na powtórce. Mocny start Piotrka Protasiewicza i próba nałożenia się Krystiana Pieszczka. I zakończyła się tym, że Rafał Sząbierski poturlał się do wejścia do łuku. Tak, no to o tyle pechowo upadł. Zobaczmy. O tyle pechowo upadł Rafał Sząbierski, że nie wpadł w bandę, tylko uderzył o tor. Aha, widzisz, tu łokciem jeszcze Krystian Pieszczek wytrącił troszeczkę. Już wiedział, wchodząc do łuku, Szumina Sząbierski, że będzie bardzo ciasno. Nie jest... za wcześniej się spostrzegł, zamknął ten gaz i potem już takie nieopanowanie motocykla, bardzo brzydkie, upadł tam obejmą barkową. No, może się to skończyć jakąś nawet bardziej dotkliwym urazem, oby to nie był obojczyk czy bark na przykład, który mógł wypaść. No, nie wyglądało to ciekawie już w finalnej fazie, że tak powiem, jego brzydkiego upadku. Jest na to, że karetka zbiera się jeszcze, Rafał Sząbierski siedzi, tam jest oczywiście badane szybkie jakieś oględziny. No, by wszystko było dobrze, trzymamy kciuki. Dla formalności dodajmy, że sędzia zadecydował w powtórce w pewnym składzie, czyli czteroosobowym. Tak jest. Bardzo dobra decyzja sędziego, ponieważ takie wejście do łuku ciasne, no, w żaden sposób nie jest to wina zawodników, a ich dobre spasowanie się z momentem startu. I no, wiadomym jest, że zawsze na pierwszym łuku średnie statystyczne o tym mówią. Dokładnie, że ilość tych upadków jest największa, ponieważ zawodnicy jadą w bardzo bliskiej strukturze, że tak powiem, wejścia do łuku i ta bliskość jadących koło siebie zawodników jest jak największa i w tym przypadku